Dzień dobry, tu Ania Kubica. Porozmawiajmy dzisiaj o tym, czym może być cud. Na przykład według słownika cud to określenie zjawiska albo zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić, odwołując się do jakichkolwiek przyczyn czy praw naturalnych. Takie zjawisko jest niepojęte i niewyjaśnione przez znane nam prawa natury. Cud bywa zauważany jako przejaw sił nadprzyrodzonych. Cud to wszystko, co znajduje się poza zakresem naszych oczekiwań. Cud to coś, co wykracza poza nasze założenia co do prawdopodobieństwa, że się wydarzy. Kiedy pozwolimy sobie odpuścić oczekiwania i przywiązanie do konkretnych wyników, każda chwila staje się cudem. Jeśli pozwolimy sobie spodziewać się niespodziewanego, niespodziewane stanie się nową normą. Stąd bardzo lubię taką myśl: oczekuj nieoczekiwanego, otwórz się na zmianę przekraczającą Twoje najśmielsze oczekiwania. Cuda są sposobem, w jaki potencjał świadomości wyraża się przez nas. Tak naprawdę to my sami jesteśmy technologią cudów. Tylko dlaczego nikt nigdy nas tego nie uczył? Ponieważ żaden system nie jest zainteresowany, aby kształtować społeczność, która jest silna, potrafi sama stanowić o sobie, potrafi sama sobie radzić i rozwiązywać sprawy. Człowiek niezależny, potrafiący czynić cuda, nie byłby sterowalny, nie pozwoliłby na poddanie się strukturom, nie wykonywałby rozkazów, nie pozwoliłby na wykorzystywanie siebie. Nie byłby wiernym sługą z pokornie spuszczoną głową. Istota silna nie pozwoliłaby wmówić sobie, że zawsze trzeba nadstawiać drugi policzek w imię jakiejś miłości. Zobacz, przecież to osłabia, zabiera siłę. Istota silna mówiłaby: nie, nie zgadzam się. Nie uczy nas się, jak dokonywać cudów, ponieważ człowiek pewien swojej siły, świadomy swojej mocy, stający po swojej stronie, nie byłby łatwym łupem ani celem do wykorzystania. Nie spełniałby cudzych oczekiwań, przestałby być niewolnikiem struktur. I przez tysiące lat uzależniano nas od czynników zewnętrznych, nakazywano spełniać warunki. Dlaczego? Dlatego, że od tysięcy lat systemy zorganizowane są tak, aby czerpać z nas zyski, potężne zyski, poprzez lęk, wzbudzanie strachu, tylko po to, aby nami skutecznie zarządzać. I niby to wiemy, tylko czy potrafimy chociaż częściowo wyjść z tego błędnego koła? Na bazie odkryć nowej biologii i nowej fizyki, jesteśmy fizyką cudów, a cuda są dostępne, kiedy świadomie podejmiemy decyzję o korzystaniu z pola potencjału. I od dziesiątek lat naukowcy mówią o tym, że wszechświat jest zbudowany inaczej niż przedstawiał to stary model, ale tego też nikt nas nie uczy na co dzień. Natomiast ta wiedza jest już tak szeroko dostępna, że pomijam jej prezentację tutaj. Pole potencjału postrzega nas tak, jak widzi siebie jako część doskonałej całości. No i postrzega nas takich, jakimi jesteśmy, czyli wypełnionymi boską inspiracją, doskonałych. Ujrzenie tej swojej boskiej iskierki choćby przez chwilę będzie uruchamiało w nas proces transformacji, który my nazywamy cudem. I to jest wielkie kłamstwo, że cuda mogą czynić tylko wybrani, namaszczeni czy istoty wyniesione na piedestał poprzez struktury wyznaniowe. Posłuchaj jeszcze raz. Ujrzenie swojej boskiej iskierki, chociaż przez moment, uruchamia proces transformacji, którego wynik nazywamy cudem. Tylko jak to zrobić? Jak uruchomić tę iskierkę? Dla każdego z nas kluczem do cudów jest przede wszystkim zaprzestanie nakładania ograniczeń na wszechświat, ale też zaprzestanie nakładania ograniczeń na siebie. Ograniczenia to nic innego jak przekonania, które zabierają nas poza stan doświadczania cudów. Chodzi o to, aby na moment wszystko zostawić i wejść w inny stan, w inną perspektywę.
tak inny stan, w którym myśli przestają intensywnie płynąć i stwarza się atmosfera do zmiany. Tak inny stan, w którym my dopuścimy coś innego niż tylko wewnętrzny sabotaż albo krytyka. Oczywiście nie ma uniwersalnego jednego ćwiczenia ani przepisu, które moglibyśmy wykorzystać, wykonać. Natomiast moje spostrzeżenia oparte są przede wszystkim na kilkunastoletnim doświadczeniu z dwupunktem, ale tym oryginalnym. Tutaj niestety oryginalny przekaz został mocno zniekształcony w naszym kraju. To wielka szkoda. Natomiast trudno jest jednoznacznie określić stan, który pojawia się, kiedy zrzucamy nasz umysł niżej i rozpoczynamy ten powrót do siebie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest inny i będzie doświadczać tego stanu inaczej. Jest to taki stan, w którym będąc tylko z samym sobą, wracając do siebie, zostawiamy na moment myśli, zostawiamy na chwilę problemy, różne wyzwania. Nie udajemy, że ich nie ma, nie wypieramy ich istnienia. Zwyczajnie na moment przestajemy dawać im uwagę. I ten stan można wtedy porównać do stanu pustki albo takiej nieograniczonej przestrzeni, a niektórzy nawet mówią, że to jest stan wolności. Takiej wolności, za którą tęsknili, takiej wolności, której czasami nigdy nawet nie doświadczyli w swojej świadomości. A potem wyrażamy intencje, co pragniemy zmienić, czyli nadajemy kierunek zmianie. Naszym jedynym zadaniem jest później zauważanie, co jest inaczej. Inaczej, nie tak samo. Zobacz, to, co się wydarza w naszym życiu, ma związek z tak zwaną matrycą Plancka. Kim był Planck? Był fizykiem, który otrzymał Nagrodę Nobla za stworzenie teorii kwantowej. Jeżeli wierzymy, że coś jest prawdą, to nasze przekonanie łączy się z innymi siłami w polu matrycy Plancka, aby przekazać naszemu ciału instrukcje, za pomocą których ciało urzeczywistni to przekonanie w życiu. Czyli to nasze przekonania są częścią informacji, która tworzy nas i nasze życie. Tak zwana materia, z której się składamy, jest zgodna i tożsama ze wzorem naszych przekonań. I właśnie dlatego, jeśli potrzebujemy zmiany, najbardziej przydatnym stanem jest pustka, cisza, przestrzeń, czyli stan bez zgiełku. Wtedy robisz miejsce na to, aby mogło wyłonić się rozwiązanie. Popatrzmy na to jeszcze z innej strony. My już od dawna wiemy, że DNA odbiera informacje z otoczenia, czyli że geny reagują na informacje z otaczającego nas pola. Czyli istnieje siła, która wskazuje naszemu DNA, co ono ma robić. I nowa gałęź biologii, która zajmuje się takimi badaniami, to nic innego jak epigenetyka. Co ona nam mówi? Wskazuje na to, że nasze przekonania mogą kontrolować nasze DNA. Jeśli wśród tych przekonań są takie, które dotyczą ograniczeń, na przykład braku wiary w swoje możliwości, czy braku zaufania do siebie, czy też przekonania dotyczące tego, że nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, dobrzy, przekonania dotyczące braku wiary w powodzenie, rozwiązanie, w inne możliwości, to właśnie te przekonania będą sterowały naszym DNA i zarazem wpływały na nasze końcowe doświadczenia. Wracając do matrycy Plancka, to właśnie te przekonania połączą się z innymi siłami w polu matrycy Plancka i przekażą naszemu ciału instrukcje, za pomocą których ciało pokaże nam to przekonanie w życiu. I życie takimi przekonaniami nieprzydatnymi może sprawić, że te cuda się nie pojawiają, albo że my w nie nie wierzymy, albo że ich po prostu nie zauważamy. A może nawet drażni nas samookreślenie cud. Może jest dla nas śmieszne, a może nawet zmyślone. A samo słowo cud wywołuje u nas
może nawet wręcz niechęć, u niektórych agresję. Dlaczego? Ponieważ tak zniewolona jest perspektywa ludzka. Spotkałam ludzi, dla których doświadczenie cudu było niekomfortowe. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że podświadomie czuli, że nie mają mocy sprawczej. A może dlatego, że oddali swoją moc innym. Takie osoby w obecności cudu czuły się zakłopotane. Nie wiedziały, co mają zrobić, co powiedzieć. Były bardzo zaskoczone. Bywało, że nawet nie potrafiły ucieszyć się z tego cudu. To było tak zaskakujące dla nich, tak nieprawdopodobne, że nie potrafiły tego cudu przyjąć. A czasami było tak, że to nie był ich cud. Obserwowali cuda u kogoś i próbowali nawet u kogoś zdyskredytować efekt cudu. Niebywałe, prawda? I kiedy człowiek jest przekonany o swojej niemocy, szuka na zewnątrz. Natomiast w chwili, kiedy my sobie uświadomimy, że sami możemy podarować sobie cuda, znika nam potrzeba posiadania guru czy jakiegokolwiek wybawiciela. I wiesz, ja naprawdę nie uważam siebie za nauczyciela ani mentora, a już na pewno nie za guru. Nie chciałabym, żeby ktokolwiek w taki sposób mnie postrzegał. Mogę być inspiracją, mogę być w niektórych kwestiach przykładem, a może po prostu jestem drzwiami, przez które przepływa potencjał możliwości. Natomiast wracając do cudów, to kiedy dopuścimy do siebie, że my sami możemy sobie podarować cuda, wtedy zaczyna się szeroko rozumiane uzdrowienie. I każdy z nas może zdefiniować cud inaczej w swoich doświadczeniach. Natomiast to, co jest ciekawe, to to, że cuda wydarzają się nie wtedy, kiedy my posiadamy jakiś bardzo szczegółowy plan ścisłej kontroli, co ma się wydarzyć w następnym momencie, tylko głównie wydarzają się wtedy, kiedy my odpuszczamy tę kontrolę, kiedy my nie mamy zielonego pojęcia, co za chwilę się wydarzy. No i teraz posłuchaj, dlaczego może tak być. Ponieważ twoja intencja jest myślą, a myśl to jest fala, która wypuszczona płynie. I kontrola jest stanem napięcia, walki, takim nieustannym zaznaczaniem braku. Myślenia o tym, że ciągle czegoś nie ma. I jeśli ty kontrolujesz wyrażoną intencję i nieustannie pytasz siebie, no jak to, no kiedy to będzie, jak długo ja mam tutaj jeszcze czekać, dlaczego tego jeszcze nie ma, albo dlaczego to nie przebiega zgodnie z moim ustalonym planem, to do twojej fali myślowej dołącza informacja dotycząca braku. No a brak z kolei rodzi frustrację. I teraz zobacz, jak szybko taka wymarzona intencja nabiera zupełnie odwrotnej jakości. Jeśli do tego dołączy jeszcze wewnętrzny krytyk, no to szanse na wymarzony efekt naprawdę nam maleją. Mój sposób na manifestację jest taki. Pomyśl, na czym ci zależy i wyraź swoją intencję. Sprecyzuj ją dowolnymi słowami. A potem zrzuć umysł niżej, przenieś świadomość do tego, co nazywamy metaforycznie przestrzenią serca i odpuść. Oczywiście my w dwupunkcie mamy swoje modalności, które są wspierające, natomiast takie podejście otwiera nam przestrzeń i przede wszystkim uwalnia nas od kontrolowania. A co potem? A potem zauważaj, co jest inaczej. Nie tak samo, tylko inaczej. Sprawdź swoją inną perspektywę. Zobacz, jak inaczej obserwujesz rzeczywistość. Obserwuj synchroniczne wydarzenia, ale też podążaj za tym, co ja nazywam takimi synchronicznymi zbiegami okoliczności. A czasami zadawaj sobie pytanie. Gdyby udało mi się dostrzec, co jeszcze mnie ogranicza, to jak zmieniłoby się moje życie? Dla mnie cud to po prostu niespodzianka. Nie mam oczekiwania, co dokładnie i jak ma się wydarzyć, ani kiedy ma się wydarzyć. I właśnie na tym polega zejście z drogi. Na tym polega odpuszczenie. Na tym polega ten stan, w którym ty po prostu przestajesz cudom przeszkadzać. Ja po prostu obserwuję to, co się wydarza. I ciekawe jest to, że zwykle dostaję więcej niż to, co poprosiłam.
To, co my sobie metaforycznie nazywamy przestrzenią serca, emanuje zaufaniem. Intuicją, mocą, wiarą to jest takie jedyne miejsce, a właściwie jedyny stan, który nie interpretuje, nie ocenia i osadza nas w uważności i obfitości, która jest już dostępna w tej chwili, czyli tu i teraz. Cuda się już wydarzały i naprawdę mogą się wydarzyć ponownie. Na pewno wydarzały się też Tobie mniejsze, większe cuda. I one dzieją się same, kiedy przestaniesz za bardzo się starać, aby coś się wydarzyło. Wydarzają się w odpuszczeniu, nie w kontroli. Jeśli jesteś osobą kontrolującą, zawsze możesz wyrazić intencję: odpuszczam kontrolę, zapraszam cuda do mojego życia. Pewnie, że chcielibyśmy dostać wszyscy przepis, jakąś regułę, ale taka nie istnieje. Ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma inne wzorce, programy, przekonania. Natomiast istnieją możliwości do stworzenia atmosfery dla cudów. I te możliwości to jest właśnie spokój, cisza, lekkość, przestrzeń i pustka. Czyli robisz miejsce i pozwalasz, aby ten cud się wyłonił z tego stanu. A tak na marginesie, ty sam też jesteś cudem, każdy z nas jest. U mnie cuda i cudeńka po prostu są, zaskakują mnie i w ogóle nie chodzi o to, aby manifestowała się każda moja zachcianka. Bardziej chodzi o to, aby obserwować drogę, aby obserwować, dokąd ta droga mnie prowadzi i w jaki sposób mnie prowadzi. Jestem ciekawa, czy ty też tak do tego podchodzisz. No i oczywiście cuda mogą mieć różne oblicza, natomiast łączy je jedno. Tutaj jeszcze raz powtórzę, że wydarzają się nie wtedy, kiedy my jesteśmy wszystkiego w życiu pewni, tylko wtedy, kiedy naprawdę odpuszczamy. Jeśli dużo myślisz o jakimś problemie, o jakiejś sytuacji, która jest wyzwaniem, no to ona jest, dlatego że cały czas pozostajesz w połączeniu z tym myślokształtem, który za tym stoi, a właściwie pewnie z wieloma myślokształtami, które stoją za tym tematem. Natomiast jeśli pozwolisz sobie chociaż na moment przestać o tym myśleć, wtedy automatycznie przerywasz to połączenie. I nie chodzi o to, że ty masz udawać, że tematu nie ma, zamiatać go pod dywan. Ja w trakcie warsztatów dwupunktu zauważałam bardzo niesamowitych doświadczeń. Zauważali też po nich ludzie. I to były takie cuda w ciele, cuda w emocjach, w świadomości, cuda w zachowaniach, w sprawach do rozwiązania, cuda w pracy, w relacjach, u nas, u naszych bliskich. No i to jest doświadczenie, to nie jest teoria. I dopiero to doświadczenie pokazuje, jakie są możliwości, bo teoria jest piękna, ale jednak zawsze najważniejsze jest doświadczenie. No i na pewno istnieją też inne możliwości, natomiast ze mną został właśnie dwupunkt, ponieważ pokazał mi, jak poza krytyczną strukturą umysłu ja mogę wpływać sobie na moje życie i na to, co mnie otacza. Nie jako manipulacja, tylko jako neutralność, jako stan ciszy, pustki, spokoju. I wiesz, dlaczego akurat to narzędzie ze mną zostało? Dlatego, że tutaj jest lekkość. Ten oryginalny dwupunkt jest genialną metaforą nowej fizyki i nowej biologii. Ale tutaj też nie ma przepisu, tutaj też nie ma struktury. Wykonaj krok pierwszy, drugi, trzeci i w rezultacie końcowym otrzymasz jakiś wynik numer 4, bo wtedy byłaby to liniowa kontrola. Zostałam akurat przy tych, nazwijmy to, narzędziach, ponieważ one też nie stawiają żadnych warunków. Niczego nie wykluczają, nie wymagają posiadania żadnej wiedzy naukowej i nie wymagają absolutnie żadnych specjalnych ani rytuałów, ani umiejętności. Jest to tylko śledzenie informacji i podążanie za nią. I ja mam świadomość, że to może brzmi enigmatycznie, natomiast my już potrzebujemy czegoś, co uwolni nas ze zniewalających struktur tych również myślowych. Nikt nas tego nie uczy, ani w domu, ani w szkołach. My po prostu sami szukamy rozwiązań. Co jest jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o cuda, to to, że my naprawdę nie musimy rozumieć, dlaczego ten cud się wydarza. A kiedy on już jest, to
to warto wykrzesać z siebie taką akceptację, co ten cud wnosi do mojego życia. I kiedy pojawia się cud, to my doświadczamy czegoś, co w ogóle nie mieści się w granicach naszego zrozumienia. My doświadczamy wtedy poza naszymi przekonaniami. A nawet samo to, że ten cud się pojawia, zmienia nasze przekonania na temat tego, co jest możliwe. To jest bardzo wielopłaszczyznowe i bardzo głębokie, wielowymiarowe. Dla każdego cudem będzie coś innego i pewnie dlatego mówi się o cudach małych i wielkich. Ja pamiętam, że gdzieś kiedyś wspomniałam o zadawaniu otwartych pytań. Ja ich nie nazywam kwantowymi, bo to już by była przesada, tylko to są pytania otwarte, ponieważ ich zadaniem jest otworzyć przestrzeń, wyjść poza ustaloną rzeczywistość. I to pytanie brzmiało tak, jakby to było, gdyby w moim życiu zaczęły wydarzać się cuda. I słuchajcie, ktoś na warsztatach powiedział nam, że zanim się pojawił na warsztatach dwupunktu, zaczął sobie zadawać tylko to pytanie. Jakby to było, gdyby w moim życiu zaczęły wydarzać się cuda? I te cuda zaczęły wysypywać się w życiu tej osoby. Pojawiać się, to było piękne, wzruszające i takie proste. Sprawdź też u siebie. Co jest też ważne i stoi na przeszkodzie bardzo często dla zaistnienia cudów? No my mamy trochę staroci do zostawienia. Nie wszystkie są do uzdrowienia, nie wszystkie są do przepracowania. My też trochę przesadzamy z rozkładaniem życia na czynniki pierwsze i naprawdę nie zawsze się trzeba terapeutyzować. Natomiast ustalamy sobie swego rodzaju zestaw życiowych zasad w taki sposób, aby te zasady potwierdzały to, co naszym zdaniem powinno się wydarzyć. To jest ciekawe. I często nawet nie jesteśmy świadomi tych zasad. To jest taki mechanizm napędzany przez naszą percepcję, przez sposób, w jaki my postrzegamy swoją rzeczywistość fizyczną, czyli tę, którą widzimy naszymi pięcioma zmysłami, prawda? Ale jeśli potrzebujesz cudu, jakiejkolwiek zmiany, to dopóki nie zmienisz swojego zestawu zasad, tkwisz po prostu w rzeczywistości, w której nie ma miejsca na cud i na zmiany. Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że nie chodzi o to, że my niewłaściwie używamy naszego umysłu, tylko że to umysł używa nas. Jakby podporządkowuje sobie nasze życie, nasz umysł, w taki sposób, żeby po prostu to życie potwierdzało zestaw zasad, w których tkwimy. No i właśnie, no, co można wtedy zrobić? No, można sobie wtedy na przykład zadać pytanie, jak inaczej mogłaby wyglądać ta sytuacja? Jak ona inaczej mogłaby się rozwiązać? Jak inaczej mogłaby się potoczyć? A gdyby w tej sytuacji wydarzył się cud, to jak on by wyglądał? Ja uwielbiam takie otwarte pytania, bo one pomagają mi połączyć się z inną możliwością. Właśnie takie pytania bardzo pomagają zostawić ten ustalony zestaw zasad. No i teraz, co jest jeszcze ważne do tego, aby te cuda można było zauważyć albo pozwolić im się wyłonić? Zmiana efektu obserwatora. Wtedy można zupełnie inny wynik końcowy powołać do życia. Zmiana sposobu postrzegania zmienia to, co obserwujesz. Czyli jak ty zaczynasz inaczej patrzeć na rzeczywistość, to ona zaczyna inaczej reagować. Czyli zaczyna się inaczej zachowywać. No i właściwie głównie tym my się zajmujemy na warsztatach dwupunktu. I bywają takie momenty, że czasami nam się wydaje, że nic się nie zmienia, że jest taki konstans, tak, że absolutnie nie ma żadnej zmiany. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że my organizujemy sobie w taki sposób nasz sposób postrzegania, żeby się zgadzał z naszym sposobem myślenia. Czyli znowu sobie strzelamy w kolano. I dlatego ja po każdej sesji dwupunktowej na warsztatach pytam ludzi, słuchaj, co jest w tobie teraz inaczej? Jak ty inaczej widzisz przestrzeń? Jak ty inaczej siebie czujesz? Co się w tobie zmieniło?
Często pytam, co odeszło, i te odpowiedzi bywają naprawdę zaskakujące, takie proste i jednocześnie niezwykłe, bo na przykład ktoś mówi: odszedł lęk, nie wierzę, ja już po prostu nie czuję tego lęku. Albo ktoś mówi: słuchaj, no te wszystkie męczące myśli odeszły. Odeszło rozczarowanie, odeszło napięcie, stres, ciężar. Ja pamiętam, że kiedyś ktoś zamienił to moje pytanie, a właściwie dołożył do niego i głośno zapytał: no dobra, a co przyszło? No i tam też się wysypało sporo z tego kosza, co przyszło. Zaufanie, ludzie mówili: moc, wiara, pewność, siła, i to nie jest iluzja. To naprawdę można w sobie odczuć. Jeśli ktoś tego nie przeżył i spróbuje to podważyć, to ja zachęcam do doświadczenia. No i wtedy w takiej nowej jakości, w takiej nowej rzeczywistości, tak szybko i z tak zupełnie innym efektem obserwatora można zacząć decydować w końcu, jak ten świat ma się przejawiać poprzez Twoją nową obserwację. To jest kluczowe. No i teraz zobaczcie. My już nieraz słyszeliśmy, czytaliśmy, że wydarzenia są wzorcami światła i informacji. Czyli jeśli my chcemy dokonać zmiany, doświadczyć zmiany, no to dobrze by było zmienić częstotliwość i jakość wzorców budujących Twoją rzeczywistość. To jest ta natura pola informacyjnego, każdego naszego indywidualnego pola informacyjnego. Natomiast nie starajmy się zgadywać, jaki będzie końcowy rezultat naszego działania. My byśmy chcieli wiedzieć na pewno, ale to jest liniowa rzeczywistość. Tu nie ma miejsca na cud. Zacznijmy działać w taki sposób, w taki właśnie inny, o którym powiedziałam już wcześniej, i wtedy dostroimy się do tej tak zwanej mistrzowskiej, alchemicznej zasady przemiany, zmiany, transformacji. W przypadku jakiegokolwiek problemu nie koncentruj się zawsze na poszukiwaniu najbardziej oczywistego rozwiązania, bo ono przyjdzie tylko z głowy. Oczywiście czasami jest trafione, czasami jest przydatne, ale bardzo często warto to zostawić. Wiesz dlaczego? Dlatego, że każda reguła ma to do siebie, że ona niestety ustanawia bardzo sztywne granice i bardzo ogranicza nasze postrzeganie. No i teraz, w jaki sposób? Jest wiele różnych sposobów. Możesz robić po prostu to, co Cię cieszy, żeby chociaż na moment aktywować te potencjały radości, ciszy, lekkości i spokoju. Bo to jest przecież Twoja rzeczywistość, Twoje życie, prawda? Ja sama uwielbiam podważać utarte ścieżki i schematy. A w takim podważaniu jest naprawdę dużo nieprzewidywalności, czyli dużo miejsca na cud. A kiedy z kolei kochamy te utarte ścieżki i schematy, czasami są przydatne, tak? A to w nich niestety zawiera się przewidywalność, a w przewidywalności jest niewiele miejsca na cud. Czyli te sztywne struktury bardzo często prowadzą do tak zwanego wypalenia na różnych płaszczyznach. Również do wypalenia naszej wiary w cuda albo w naszą moc, naszą siłę i możliwości. Dlatego ja podważam utarte ścieżki i schematy, bardzo lubię zadawać sobie otwarte pytania, tworzę sobie taką swoją nową drogę i obserwuję najdrobniejsze zmiany i płynę z tym. I tak jak już mówiłam wcześniej, wcale nie chodzi o to, żeby manifestowało się absolutnie wszystko. Mam w sobie taką naturalną akceptację, że jeśli czegoś jeszcze nie ma, to być może jest we mnie jeszcze jakieś ograniczenie, że tego nie ma. Albo być może nie jest to dla mnie przydatne i płynę sobie dalej. Wtedy nie ma tej frustracji, a frustracja bardzo przeszkadza, ponieważ jest pochodną kontroli. Co jest takiego tutaj czasami dziwnego, że my się boimy zostawić naszą ustaloną rzeczywistość? Ja już też słyszałam od ludzi: słuchaj, ja się boję, że będzie zmiana, bo ja nie wiem, co mnie czeka. I nawet jeśli tkwienie w tej ustalonej rzeczywistości wymaga od nas zamrożenia emocjonalnego, wymaga od nas naprawdę sporego wydatku sił witalnych i energii, a my jej nie chcemy zostawić, ponieważ jest przewidywalna. A nowe jest nieznane, my nie wiemy, co jest tam za zakrętem. Więc się mrozimy tak wewnętrznie, w tym trybie takiego przetrwania żyjemy,
No bo nie mamy pewności, co nas czeka. Jeśli tak będziemy nadal żyć, to bardzo będziemy siebie osłabiać i automatycznie wyrzucamy siebie z toru pod tytułem cuda. Takie programy lęku, one bardzo łatwo potrafią nas przytrzymać w starych schematach. No właśnie, z obawy przed tym, że nowe może być gorsze, nowe może być trudniejsze. Ale wcale nie jest powiedziane, że tak będzie. To jest tylko kolejna projekcja naszego umysłu, to o czym mówiłam wcześniej. No więc tak naprawdę to każdy z nas sam sobie jest winien zrobienia czegoś takiego naprawdę nadzwyczajnego ze swoim życiem. No jestem ciekawa, jak wy do tego podchodzicie. Wracając do tych pytań, można sobie zadać pytanie takie na przykład, a gdyby tak zdarzył się cud dzisiaj jakiś, to jakby wyglądał? Takie pytanie jest fantastycznym zaproszeniem. To jest taki kamyczek, który wrzucamy sobie w przestrzeń możliwości. I my mamy sobie odpuścić wyobrażanie, czym ten cud miałby być, albo jak miałby wyglądać, czy w jaki sposób ma się pojawić. Po prostu wyślij takie zaproszenie, a gdyby tak wydarzył się cud? Albo a gdyby wydarzył się cud, to jakby się przejawił w moim życiu? Wyślij takie zaproszenie i zejdź z drogi. Zajmij się czymś, przestań o tym myśleć. Czyli przestań przeszkadzać myślami o tym i zaufaj temu, co się pojawi. I czasami pojawia się cud w formie, którą my nazywamy pozytywną, a czasami pojawia się cud, który na początku wygląda, no już tak może przesadzę, jak koniec świata, bo coś się wali, zawaliła się jakaś stara struktura i my się tego boimy, a potem powstaje ten feniks z popiołów. No i teraz zobacz, czy jesteś w stanie na przykład każdego dnia, pod koniec dnia przemyśleć sobie, jakie wydarzenia mogły być odpowiedzią na takie twoje zaproszenie? Czy był chociaż jeden moment, w którym pojawiła się odpowiedź na twoje pytanie, na tę prośbę o cud? A może tak być, że zdarzyło się kilka takich momentów. Nie tylko tych wielkich, również tych malutkich, drobnych. I naprawdę utrzymuj i pielęgnuj takie zauważanie niezwykłości w każdej chwili, ponieważ właśnie to wytwarza nowy stan w twojej świadomości. Pielęgnowanie i zauważanie niezwykłości w każdym momencie. I jeśli to będziesz powtarzać, jeśli to się stanie twoim codziennym nawykiem, to wierz mi, że stworzysz nową i niezwykłą rzeczywistość. Taką nową swoją mapę. To jest proste. Ja w ogóle uważam i ufam, że w prostocie tkwi siła. Sprawdź dla siebie. Greg Braden, on mówi tak, tutaj posłużę się cytatem. Zanim dzisiaj wyjdziesz z domu, obiecaj sobie, że dostrzeżesz przynajmniej jeden cud. Nie nakładaj sobie żadnych ograniczeń. Nie zastanawiaj się, jak ten cud może wyglądać. Po prostu wyraź intencję, że z wielu cudów, jakie pojawią się na twojej drodze, ty rozpoznasz chociaż jeden, a potem obserwuj swój świat uważnie. Kiedy rozpoznasz kolejne cuda i przyjmiesz je do swojego życia, nie bądź zdziwiony, jeśli nagle będziesz je dostrzegać na każdym kroku. To był cytat Grega Bradena, piękny, prawda? Każdego dnia, wychodząc z domu, po prostu obiecaj sobie, że dzisiaj naprawdę zwrócę uwagę przynajmniej na jeden cud. No właśnie, postarajmy się odpuścić komplikowanie sobie życia. Postarajmy się wykonywać to ćwiczenie chociaż codziennie przez kilka kolejnych dni. Rezultaty naprawdę będą zaskakujące. Tutaj nic nie potrzebujesz, żadnej wiedzy, tylko systematyczności, konsekwencji. Możesz to nawet zapisywać. Mnie cuda bardzo napełniają swoją mocą. Taki amerykański filozof Henry Thoreau mówił, że wszechświat jest szerszy niż nasze jego postrzeganie i że wszechświat
nieustannie podrzuca nam różne wskazówki i podpowiedzi, w tym cuda. I teraz to, co my znamy pod pojęciem pola możliwości, naprawdę każdego dnia nas zaprasza do zrobienia czegoś wspaniałego z naszym życiem. My możemy się podłączyć do strumienia możliwości, jeśli tylko pozwolimy sobie otworzyć nasz umysł i naszą świadomość. No i jak to zrobić? No poproś o przewodnictwo i zauważaj znaki. To jest takie przewodnictwo z tak zwanej niewidzialnej sfery, ale tak naprawdę to jest nic innego jak twoja intuicja i taka twoja umiejętność odczytywania informacji i podążania za nią. Proś o znaki, obserwuj odpowiedzi. No tak zwyczajnie zaproś cuda do swojego życia. I każdemu z was życzę, abyście uwierzyli w swoją moc dokonywania cudów, swoją możliwość odkrywania cudów i doświadczania cudów. Natomiast jeśli chcesz zacząć przygodę z cudami i cudeńkami, dołącz do nas. Razem na początek zawsze raźniej. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w polu możliwości. Niech wydarza się samo dobro w waszym życiu.